Wie pani, kiedy byłyście małe, też to zrobiła. A dzisiaj wspólnie przeszkodziłyśmy Poli. Rodzinna tradycja. O, to był sekret, tak? Jak ty możesz ze sobą żyć? Bez problemu. Jestem świetną lokatorką. Oszukiwałyście. Tak, owszem, ale nic nam nie udowodnisz. Gwen i ja wygrałyśmy. Ten puchar mroźnych zawodów należy się nam. Coś mi się nie wydaje, Grizel. Chwila, nagrywasz to wszystko? Całe twoje wyznanie. Twój karnet narciarski oficjalnie stracił ważność. Ale nic nam nie udowodnisz. Gwen i ja... Nic nam nie udowodnisz. Oszustwo w sporcie? Więcej do tego nie dopuścimy. Zostawcie mnie! Nie można w ten sposób traktować byłej wielkiej mistrzyni mroźnych zawodów! To już nieważne! Odbieramy ci ten tytuł! Osiem, dziewięć, dziesięć. Ha! Tyle co urągno, coś takiego. Lila, co tam? Nadal dobrze się bawisz na feriach domowych? Jest nudno i okropnie. A ty co robisz? Chyba coś ekstra. Nic takiego. Urządziliśmy sobie tylko piknik przy zjawiskowym wodospadzie. Tylko nie mów, że mi też kupiłaś taką koszulę. Oczywiście, że nie. Nosisz M, tak? O, Poli dzwoni. Dodam ją. Hej, zjeżdżam już po raz ostatni i chciałam powiedzieć, że ta wycieczka była super. Ale tęsknię za wami. Ja też tęsknię. O, naprawdę? I ja też. Nie uwierzycie, co się stało. Babcia znowu zaczęła jeździć. Zawody nie poszły mi zbyt dobrze, ale przynajmniej walczyłam do końca. Z Kwakofobii 2 dowiedziałam się, że w zawodach nie chodzi jedynie o wygraną. I że kaczki lubią ogórki. W każdym razie chcę usłyszeć wszystkie wasze opowieści. Do zobaczenia. Cześć. Pa! Chwileczkę! Jaki masz rozmiar? Ucieszą się. Jesteś gotowa? To będzie nasz ostatni zjazd w tym roku. Zabawmy się! W końcu babcia jest w swoim żywiole. Hej! Zaczekaj, piracie śniegowy! Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. To dopiero była wywrotka. Nasze sportowe geny na pewno ominęły jedno pokolenie. Nic mi nie jest. Szybko. Wszystko musi być idealnie przygotowane na odwiedziny księżniczki Rain. Proszę, łapcie pomocną dłoń albo dwie. Super. Bardzo zręcznie go ulepiłyśmy. Już jest! Już jest! Witamy w naszej zimowej krainie! Wow! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego śniegu. W tęczowej krainie każdego dnia panuje przyjemny upał. Prawda, że śnieg jest super? Tak, ale również super zimny. Wiedziałyśmy, że to powiesz, więc przyniosłyśmy ci zimowe dodatki. Cudownie! Dziękuję! Wow! To było ekstra! Jeśli to ci się podobało, spróbuj jazdy na nartach. To jest mój ulubiony sport zimowy. Bardzo chętnie! Pojeździmy teraz? Tak, a my będziemy tuż za wami. Dobrze, pamiętaj. Zawsze, kiedy zjeżdżasz, utrzymuj narty równolegle do siebie. Niczym dwie frytki. A jeśli chcesz zwolnić, zbliż czubki nart do siebie w kształt kawałka pizzy. Łapię. Frytki i pizza. Moje ulubione potrawy. Księżniczko Rain! Masz wrodzony talent! Dzięki! Powtarzałam sobie frytki i pizza. Ale fajnie! A jak ci się podoba nasz bałwan? Razem ulepiłyśmy. Każda z nas dodała od siebie jakiś element. Może też chcesz coś dodać? No pewnie. I dobrze wiem, co mu się przyda. Co takiego? Odrobinka magii. Chwila, a on dokąd? Bo
No ja wiem, ale nie możemy pozwolić, żeby po okolicy hasał sobie magiczny bałwan. Masz rację, Shani. W dodatku pewnie magiczny śnieżny bałwan oznacza magiczne śnieżne przygody. Tak, pościg za bałwanem! Wyczuwam zimową magię w tym drzewku. A ponieważ wy odkryłyście przede mną uroki zimy, to ja chciałabym podarować coś wam. Wow! Właśnie takiej ślicznej spódniczki brakowało w mojej garderobie. Dziękuję. A na sam koniec moje ulubione zimowe zajęcie, atrakcje po zimowych sportach. Atrakcje? Czyli przyszła pora na kubek gorącej czekolady. Śnieżne wakacje i pyszne atrakcje. Co za cudnie słodkie zakończenie wspaniałego dnia. O, nie mogę uwierzyć, że nareszcie tu jesteśmy. Chodźmy, mamo. Pobawimy się w śniegu, zanim zjawią się Shani i Lila. Sanki, narty i dużo gorącego kakao. Nic mi nie jest. O, Polly. Pamiętasz, co ci mówiłam? Musisz chodzić jak pingwin, żeby sprawdzić śnieg. Rób małe kroki z zadartymi palcami. Widzisz? O tak. Bonita? Co się stało? Dziewczyny utknęły w śniegu? Mamo, chodzi o Lilę i Shani. Musimy im pomóc. O nie, szybko. Zabierzmy sprzęt i ruszajmy. Racja! O, nie. Chwilka. Nie zapomniałaś o czymś? O, jasne. Bonita, daleko jeszcze? Dobrze, zaczekaj. Tutaj istnieje ryzyko zejścia lawiny z powodu silnych opadów śniegu. Więc może użyjemy tego? Idealnie, ale nie jedź zbyt szybko i uważaj, bo są miejsca, gdzie leży świeży śnieg. Shani! Lila! Słyszycie mnie? Jesteśmy tutaj! Zeszła potężna lawina! Utknęłyśmy po drugiej stronie tej ogromnej ściany śniegu! Dobrze! Nie ruszajcie się! Idziemy do was! Zajmę się tym, mamo! Już jadę! Odsuńcie się! Daleko! Okej! Gotowe! Dzięki, Polly! Nie zrobiłabym tego bez śnieżnych wskazówek mojej mamy. No cóż. Dziękuję, skarbie, ale nie zapomnij o Bonicie. Znalazła nas w samą porę. Lepiej wracajmy już do domku. Gorące kakao! Kicha! O tak! Zasłużyłyście na nie, więc nauczyłyście się dzisiaj czegoś? Ruszając w góry, sprawdzaj pogodę. Zawsze podróżuj z przyjaciółką. Najlepiej dwiema. Zabierz ze sobą ciepłą odzież. Racja i zawsze miej dodatkowe pianki do gorącego kakao. Na baczność! Dobra, dziewczyny, dziś jest ten dzień. Niedziela, czyli taki dzień po sobocie. Tak, dziś jest niedziela, ale... A konkretnie dzisiaj jest druga niedziela grudnia, to ostatni miesiąc w roku, który wyróżnia się okresem świątecznym. Brawo! Jest godzina 15:00. Mamy 60 minut, aby wykonać ważną misję i zdążyć na maraton filmów świątecznych u mnie w domu. Dobra, mamy niewielkie opóźnienie spowodowane degustacją przepysznych pierniczków rozdawanych przy wejściu do galerii. Ale nie będziemy się tym przejmować. Shani? W tutejszej galerii znajduje się kilka sklepów, które obiecują, i tu cytuję, najprzecudniejsze wymarzone prezenty świąteczne dla każdego! Zadanie jest jasne. Ruszamy w teren i kupujemy sobie nawzajem najfajniejsze prezenty gwiazdkowe. Okej, gotowe? Do biegu? Start! Ha, 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 ha!
mało kolorowy, za mało wzorzysty. Wow! Za kolorowy i za bardzo wzorzysty. Nie wierzę! Sklep karate, w którym sprzedają boskie ciuchy dla wojowniczek! Nie, Lila, musisz być silna. Dzisiaj kupujesz prezenty dla przyjaciółek, nie dla siebie. Chociaż mówi się, że zanim pokochasz innych, najpierw musisz pokochać siebie. O nie! Skup się. O, no dobra. Zaczekaj tu na mnie. Zaraz wrócę. Co my tu mamy? To jest gra o kosmosie i burgerach. A ta o planetach i pizzy? Nigdy się nie zdecyduję. Dobra, wiem co zrobię. Niech wygra gra z niższą ceną. Więc oto jestem. Najlepsze prezenty na każdą okazję. Tak piszą na stronie sklepu. Wow. Ciekawe, jak stara jest ta ich strona. Może poproszę kogoś o pomoc? Halo? Jest tu kto? O! Nie jest dobrze. Oj, 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 jest bardzo źle. Shani! Siemanko, koleżanko! Lila! Cześć i czołem! Rosołem? Lani! Sheila! To jest Lila, Shani! Jak fajnie, że was tu spotkałam. Jak wam się udała misja zakupy? Nie mogę za dużo powiedzieć. Bo nie chcę wam zepsuć niespodzianki. A wy coś kupiłyście? Nie powiem. Nie chciałabym wam zdradzić zbyt wiele. A ty jak, Poli? Mówiłaś, że chcesz kupić naprawdę wyjątkowe prezenty. Bo chcę, ale... Sklep z prezentami okazał się mocno przereklamowany. Niestety, misja zakończyła się porażką. Czyli... że nie udało ci się nic znaleźć? Ja też nie kupiłam dla was nic fajnego. Musiałam wybierać między grą o kosmosie, a grą o planetach. Poległam, nie da się wybrać dobrze. A ja w ogóle nie zdążyłam dojść do sklepu. No dobra, przyznaję, że po drodze rozproszyły mnie inne sprawy i zanim się obejrzałam, zamknęli sklep. A w innych nie ma jakiegoś wielkiego wyboru. Co roku planuję, żeby sama zrobić dla was prezenty świąteczne. Ale ciągle wydaje mi się, że wolałybyście dostać coś ze sklepu z dużej galerii handlowej. Chyba żartujesz! A ja od lat mam pomysł na ręcznie robioną grę karcianą, przygotowaną specjalnie dla was. I kiedy mówię, że mam pomysł, to oznacza, że już ją zaplanowałam, zrobiłam i przetestowałam na rodzicach. A ja już dawno zaprojektowałam dla was wyjątkowe świąteczne stylizacje. Sygnowane przez moje studio mody, tylko dla najlepszych przyjaciółek. Proszę o zgodę na przerwanie operacji zakupy i rozpoczęcie akcji samodzielnego tworzenia prezentów. Udzielamy! Pozwolenia! Dziewczyny, czy myślicie to, co ja myślę? Mini moc! Dom opanowała od samego ranka. Każdy zakątek, a nawet i... Niespodzianka! Shani, to dla ciebie!
Dla mnie? O, dzięki, Poli. A dla ciebie, Lila? Czy to jest piesek Tisanie? Dziękuję, Szani. Poli! Może zechcesz sprawdzić, co jest za choinką? Wow! Dzięki, Lila! Ty wiesz, jak kocham jeździć. O, gdy dobro komuś dajesz, to dobro dostajesz, tak? Muszę to przyznać. Dawanie prezentów jest jeszcze lepsze niż dostawanie. Dokładnie tak. Wspaniale jest dzielić się radością. Cóż, mamy bardzo dużo prezentów. I wielu przyjaciół do obdarowania. Ale są tak daleko od siebie. Jak zdołamy dotrzeć do wszystkich jednego dnia? Ho, ho, ho! Cóż, macie szczęście, że dziś jest dzień, gdy spełniają się wszystkie życzenia. Babcia! Czy to jest magiczny portal? Sprawdziłby się idealnie, żeby odwiedzić przyjaciół i zaskoczyć ich upominkami. Możemy pożyczyć? Mhm. O ile zdołacie go zwrócić przed zachodem słońca. Później mnie samą czeka nie lada podróż. To pora obdarowywania. Lepiej już ruszajcie. Wesołych świąt, królowo Delfino! Dziękuję. Wszystkiego najlepszego każdego dnia, Nikolas. Wow. Bella, to mały upominek do twojego małego zoo. Tak! I domek z piernika dla ulubionego piernikowego ludzika. Mamo, mamy dla ciebie towarzystwo. Miś przytulanka. Księżniczko Rain, mamy dla ciebie całe mnóstwo prezentów. Tak! Szybciej! Portal się zamyka! Witajcie z powrotem. Odwiedziłyście wszystkich przyjaciół? Tak, a prezenty bardzo ich ucieszyły. Ale został nam ostatni prezent do wręczenia. Babciu, zamknij oczy. A teraz je otwórz. O, co za prześnieżny portret! O, dziękuję, dziewczynki. Śnieg jest zimny, ale ty masz gorące serce, kochana babciu. Okazałyście dzisiaj niezwykłą szczodrość, dziewczynki. A teraz kolej na mnie. Komu masz zamiar dać dzisiaj prezent? Tylu osobom, ilu zdołam. Mini przemiana! Co za moc! Byłyśmy przyjaciółkami, ale gdy zorientowała się, że umiejętność zmniejszania wszystkiego i każdego może przynieść władzę, popadła w obsesję. Ile chcesz za ten medalion? Dam ci za niego wszystko. Nie jest na sprzedaż. To go zabiorę. Mimo wszelkich starań nie byłam w stanie go naprawić. W głowie się nie mieści. Czemu nic nie wiedziałam? Widząc, w jakie szaleństwo popadła Grizel, zorientowałam się, jak niebezpieczna może być moc medalionu w nieodpowiednich rękach. Dlatego ważne jest, żeby utrzymać to w tajemnicy. Oj, już powiedziałam Szani i Lili. Myślę, że możesz ufać przyjaciółkom, ale nikomu więcej ani słowa. A co z mamą i tatą? Medalion nie działał, gdy urodził się twój tata. A teraz on czasem za bardzo się stresuje. Może lepiej nie mówić rodzicom, żeby się nie zamartwiali. Nie muszą się przejmować, skoro w tym wieku nie będę za dużo z niego korzystać. Ale skoro już przyjechałam do miasta, możemy go użyć. My? Ale te wielkie rzeczy, które robi medalion, wydają się sprawami tylko dla dorosłych. Prawda, medalion zawsze był pod opieką dorosłych, ale ja nadal jestem właścicielką, a ty możesz być moją wspólniczką. Gotowa się zmniejszyć? Razem? To tak można? Właściciel medalionu może zmniejszyć kogoś, gdy go dotyka. Ty i tak jesteś mała, więc będzie łatwo. Z większymi rzeczami jest zupełnie inaczej. Zbyt dużo mocy za jednym razem. Och, nawet nie chcę o tym myśleć. Mini przemiana! Tak!
Prawie zapomniałam, jakie to jest cudowne! Chodźmy, Poli! I Poli była maleńka jak maleńki ślimak, a potem znowu była duża. Medalion został naprawiony. Przez tyle lat na próżno dokładałam wszelkich starań pieniędzy, żeby go odtworzyć. Ale w końcu mogę mieć oryginał. I wykradnięcie go małej dziewczynce to będzie bułka z masłem. Bułka, tak! Nie gadajmy już o bułkach! Chodź, mamy dużo pracy!